Dwurocznym mistrzem kategorii minus 75 kg, ale również z powodu kontuzji musiał poddać tą walkę i niestety zakończyć turniej na fazie półfinałowej z brązowym medalem. Ale po nim zameldował się kolega klubowy Kamil Berkowicz i dzielnie walczy w drugim półfinale tej kategorii. Natomiast na macie A Walerii Dimitrow, o, piękną techniką. Bardzo niebezpieczną. Tak jest. Mierzy się Jolanka Kato. Tak jest. Technika piętą na twarz. Mierzy się z Węgrem. Gergely Fekete. Młody zawodnik, ale też już rozpoznawalny na arenie europejskiej. Na macie B niestety kolejne niezbyt dobre wieści. Wygrana przez Ippon zawodnika, przeciwnika Kamila Berkowicza. Kamil również kończy Kamila Berkowicza. Kamil również niestety dzisiaj kończy zawody na półfinale. Proszę zobaczyć na łączenie technik nożnych z ręcznymi w wykonaniu zawodnika z Bułgarii, Waleriego Dimitrowa. Jest to naprawdę najwyższa klasa światowa. Przeciwnik nigdy nie wie, skąd za chwilę przyleci jakaś technika. Na zbliżeniu widać było niepewną minę Węgra. Chyba już chciałby zakończenia tej walki, ale jeszcze nie, mam dla niego złe wiadomości. Jeszcze 30, pół minuty. Tak, 30 sekund ciężkiej walki. W tle gorący doping reprezentacji Węgier, ma uskrzydlić węgierskiego zawodnika. No, nie wiem, czy to się odbędzie. Czy uskrzydla? Chyba nie. I mamy jednogłośny werdykt. Nie mogło być inaczej. Walerii Dimitrow w finale tej kategorii. Proszę spojrzeć na twarz Waleriego, mimo też już czwórki z przodu w swoim wieku. Nie widać nawet grymasu zmęczenia. Cienia emocji, tak, tak naprawdę. Tak. Poker face jak zawsze. Niezmiennie od wielu lat. Miły, sympatyczny, ale tylko w rozmowie, bo już na macie nie jest tak sympatycznie.